kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, znowu będzie filmik z serii Nie Polka lajkuje, czyli czwarta część i takie inspiracje lutego po prostu. Dziś mam dużo inspiracji dla Was jak zwykle, będzie dużo filmików jak zwykle, bo ja ich bardzo dużo oglądam, ale chciałam zacząć od jednej rzeczy, które mogę Wam pokazać tak normalnie, czyli od tego kubka. To jest kubek, który dostałam na urodziny od koleżanki, w ogóle zapomniałam, żebym Wam o tym powiedzieć w filmie, gdzie pokazałam swoje prezenty świąteczne i urodzinowe. Oczywiście będziecie mieli tutaj link i na dole też. I to jest kubek, tu jest napisane Tall, Dark and Redefined Just Like My Coffee, który bardzo lubię, i to jest kubek z serii rzeczy do domu i do kuchni tak naprawdę od Jamie Oliver. Znowu jest Jamie Oliver w tym odcinku i tak, znowu będzie Adele w tym odcinku. Wiem, że już za dużo tego i przysięgam, że w następnym odcinku nie będzie ani Jamie Oliver, ani Adele. Ale musiałam Wam pokazać tego kubka. Można go kupić na Amazonie, będzie tutaj link na dole, ale jest ich seria trzech i ten jedyny mówi o właśnie o kawy, a te inne dwa to mówią właśnie o herbatę tutaj. Co jest napisane, będzie właśnie o herbacie i napis oczywiście się zmienia za każdym razem, więc taki oto kubek, który bardzo lubię, bardzo vintage, ja bardzo lubię tego i non stop go używam po prostu i on jest po prostu niezniszczalny, bardzo, bardzo go lubię. Więc oto była pierwsza rzecz, a teraz przechodzimy do mojego iPhone'a, żeby Wam opowieść o wszystkich innych rzeczach, które Wam chcę po prostu polecać w tym miesiącu. Pierwsze rzeczy będą filmiki, interesujące filmiki, które znalazłam właśnie na internecie. Pierwszy filmik, o którym chcę Wam opowieść, to jest film opublikowany na stronie Facebooka Business Insider i to są takie porady, aby być bardziej produktywnym w pracy, i są takie porady, nie wiem, na przykład nie googlować rzeczy, które przychodzą Wam do głowy, ale zapisać je, żeby szukać później, i takie różne małe takie tipsy, które takie porady, które tak naprawdę Wam pomogą w codziennej pracy. Jak wiecie, chcę sobie w tym roku lepiej pracować, żeby po prostu lepiej się organizować, żeby lepiej pracować, i właśnie te porady mnie pomagają. Czasami wracam do nich, żeby po prostu oglądać jeszcze raz i przypomnieć, co tam było o tym. Drugi filmik to jest filmik zrobiony przez osobę normalną, przez amatora, i nazywa się Pixar Tributes to Cinema, czyli wszystkie sceny z filmów od Pixar, które tak naprawdę są jakieś cytaty kina poprzednich filmów, nie właśnie Pixar, tylko najbardziej znanych filmów po prostu w kina światowego. Jest Star Wars, jest są filmy z Kubricka i różne filmy, są naprawdę bardzo fajne, bardzo interesujące jest to wszystko oglądać, jest nawet Indiana Jones. Trzeci filmik, o którym chciałam Wam opowieść, to nazywa się Trust. Był publikowany od Insidera, i to jest taki krótki filmik z wywiadu z Esther Perel, która jest terapeutą związków i która tak naprawdę wydała większą, opowiadała więcej o tym właśnie temacie na TED.com, więc możecie tam, będziecie mieli oboje linków tutaj na dole do tych filmików, i po prostu w tym filmie ona opowie, jak przez te wiele lat pracy, to ona zrozumiała po prostu, że jedyną rzecz, która naprawdę łączy parę razem i zrobi tak, żeby te pary wytrwały i miłość wytrwała przez wiele lat, to jest właśnie zaufanie.
i jak trudno jest właśnie zaufać komuś i co to znaczy dla nas komuś zaufać. To jest bardzo interesujące. Myślę, że dam nam trochę do myślenia i myślę, że on po prostu ma rację. Dalej to mam reklamę z WWF-u, która nazywa się I'm Nature i link do filmu na Vimeo będzie tutaj też na dole. Jest to po prostu reklama, która nam przypomina, że my jesteśmy naturą i że natura nas otacza, ale tak naprawdę wszystko zależy od niej i nie od nas. I my też jesteśmy taką częścią tej natury i po prostu musimy jej tak traktować, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś inny nam traktował, więc to jest bardzo fajna filozofia. Dalej. Będą kolejne dwa filmiki, tylko że będą filmiki muzyczne. Pierwszy, jak już mówiłam na początku filmika, to będzie filmik, w której w roli głównej jest Adele. Jest taki program w Ameryce. W tym momencie nie mogę sobie przypomnieć, jak on się nazywa i nie zapisałam tego. Bardzo źle. Gdzie jest tak prowadzący, po prostu on robi takie 20-minutowe filmy. Takie filmy, które są oczywiście pokazane w telewizji i można je znaleźć też na YouTubie. I po prostu on przez jakąś godzinę, dwa godziny siedzi w samochodzie, prowadzi samochód i obok niego siedzi osoba, która jest bardzo znana w świata muzycznym i w tym przypadku właśnie była Adele. I ta seria nazywa się Carpool. I po prostu on śpiewa razem z tą osobą, gadają ze sobą, śmieją się i po prostu ten odcinek z Adele, to ja po prostu śmiałam się przez, nie wiem, on trwa chyba 15 albo 20 minut. Ja się tak po prostu lałam z tego, że daj spokój, w pracy byłam, jak tego widziałam pierwszy raz, bo kolega mi właśnie wysyłał filmika i ja po prostu nie mogłam się powstrzymać i śmiałam do końca tego filmika. I on jest bardzo, bardzo fajny, format jest bardzo, bardzo fajny. Jak ktoś myśli, że w telewizji nie mogą w nic nowego wpaść, to naprawdę nie ma racji, bo każdy może coś innego sobie wymyśleć. I w ogóle ta cała seria jest bardzo fajna. Jeden z najfajniejszych odcinków, oprócz właśnie ten z Adele, jest ten z Stevie Wonder, który się rozpoczyna właśnie z tym prowadzącym, który jest bardzo źle nastawiony do faktu, że Stevie Wonder chce prowadzić samochód. Więc jak wiecie, Stevie Wonder nie widzi po prostu. Jest niewidomy od urodzenia, więc no po prostu to się tak zaczyna i właśnie te wszystkie VIP, to oni bardzo, bardzo się śmieją z samych siebie. Jest to bardzo fajne. Przypomina nam się po prostu, że oni też są człowiekami i lubią z samych siebie się śmiać, więc fajnie. Ostatni filmik, też muzyczny, to jest filmik z parą, która właśnie śpiewa. Oni nazywają się As The Duo, będziecie mieli tutaj napisane. Oni są bardzo znani na Vine, oni są z Ameryki i oni śpiewają a cappella. Właśnie zaczęli właśnie na Vine 6-sekundowych filmików, gdzie oni śpiewali i oni teraz są bardzo znani, oni mają około 2 milionów fanów na fejsie i to właśnie fajnie, że oni po prostu są nikim tak naprawdę i zostali kimś dla 2 milionów osób i zrobili taki miks z hitami 2015 roku i to bardzo dobrze to zrobili, więc dam tutaj link na dole, bo jest naprawdę bardzo, 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 bardzo fajny film i miło tam sobie wspominać, jak żeśmy tańczyli, się bawili i czego żeśmy śpiewali w ubiegłym roku. Ostatnie rzeczy, które Wam pokażę, to są
4, 5, 5 rzeczy. To są projekty, które mi się bardzo spodobały. Pierwsze jest, nazywa się What People Eat. To jest taki fotograficzny projekt opublikowany na Time'a. Tam po prostu są wszystkie zdjęcia rodzin. I oni na przykład tam stoją i na stole jest, co oni jedzą przez tydzień chyba. To chyba jest przez tydzień. Czy przez miesiąc, chyba przez miesiąc. I są właśnie ludzie z różnych miejscach w światach. Są ludzie z Peru, z Włoch, z, nie wiem czy ktoś jest z Polski, ale po prostu jest bardzo dużo z całego świata. I fajnie jest zobaczyć, jak każda kultura wpływa właśnie w tym i każdy, jak wszyscy inaczej wyglądają, jak nawet jedzenie, co jest, na przykład jajka są prawie w każdym zdjęciu, ale bardzo dziwnie wyglądają, jak po prostu są zwyczaje właśnie kulturalne, związane z jedzeniem w całym świecie. I myślę, że to jest interesujące, żeby właśnie zobaczyć, jak inni ludzie, co w ogóle oni jedzą na co dzień i co idą kupić do supermarketu na przykład, więc to jest fajne. Dalej, to mam taki projekt, który niestety jest dostępny tylko we Francji, więc jeżeli mieszkacie we Francji, możecie go spróbować, to dajcie znać tutaj na dole. To jest taki box, jak Glossy Box, tylko że oni w tym boxie dają rajstopy, więc bardzo fajne. I ten box nazywa się Gambetz Box, będziecie mieli tutaj napisane i po prostu w każdym boksie są chyba 2 albo 3 rajstopy z wyższej półki, oczywiście też 14 euro, mniej więcej, jak My Beauty Box, tak samo. Po prostu każdy miesiąc można dostać nowych rajstop, więc to jest naprawdę świetny, świetny pomysł. Mam nadzieję, że będzie dobrze grał we Francji, czyli za parę lat będzie tutaj też we Włoszech, mam nadzieję. Trzeci projekt, bardzo fajny, który mi się naprawdę bardzo spodobał i będziecie mieli filmik, żeby tego oglądać tak, jak wygląda. To nazywa się Museo Atlantico, czyli Muzeum Atlantyczne. On jest po prostu podwodne muzeum w Kanariach i można tam, jeżeli umie się tam się dostać i pływać właśnie tam głęboko, to są wszystkie wystawy po prostu tam wystawane. Po prostu to jest bardzo wzruszające, bo wiele z nich po prostu opowiada o imigrantów, którzy po prostu przez morze tracą życie, czasami nadziei i po prostu można się wzruszyć i da po prostu do myślenia, że no nie każdy jest w dobrym miejscu na świecie, po prostu, że nie każdy ma szczęście żyć takie życie, jakby sobie, jak sobie marzy i po prostu takie rzeczy. No po prostu smutne to jest, ale po prostu czasami musimy o tym pomyśleć. Myślę. Chyba tak. Dobrze. Kolejne dwa projekty, też bardzo fajne, z innej półki całkiem. To są 2 super tatusie. Pierwszy nazywa się Snapdad i to jest artykuł opublikowany przez Huffington Post i po prostu na Snapdacie to jest taki tatuś, który robi różne rysunki po prostu na zdjęcie jego dziecka i on za każdym razem jest Supermanem, czy Hulkiem, czy tak dalej. On wygląda po prostu wyśmienite, jest super. A ostatni interesujący projekt, też właśnie super tatuś. Projekt tak naprawdę jest takie trochę starszy, bo jest 2012 czy 13 czy 14, nie pamiętam roku. Jest jak zwykle znowu na My Modern Met. Ja bardzo lubię tej strony.
I jest taki tatuś, po prostu tata, który jest fotografem i robi właśnie zdjęcia swoim dzieciom, swoim córkom i za każdym razem je tam wystroi i różne rzeczy narysuje obok nich i one są naprawdę śmieszne, bardzo śmieszne, świetne i te zdjęcia są naprawdę bardzo, bardzo dobrze wykonane. Na pewno te dzieci już tak nie wyglądają, już wyrosły z tego, ale są naprawdę fajne, zdjęcia są fajne i w ogóle super pomysł, że sobie mieć takie pamiątki, jak dzieci będą dorosły. Dobrze, kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że inspiracje Wam się spodobały w tym miesiącu. Dajcie znać, co myślicie o tych inspiracjach i jeżeli macie coś do polecenia, to ja bardzo chętnie tutaj zaglądam do Waszych komentarzy. Wszystkie linki będą, jak już mówiłam, tutaj na dole w opisie. Linki też do moich portalach społecznościowych. Nauczyłam się tego powiedzieć. Znajdziecie też tutaj na dole w opisie do mojego Facebooka, do mojego Instagrama i do mojego Snapchata. Znajdziecie Snapcode. Snapchat już jest czynny, więc bo mam nowy telefon, więc możecie po prostu do mnie się odzywać. Dodawajcie mnie do znajomych i ja będę... Ja próbuję właśnie codziennie coś tam dodawać. Nie zawsze tak mi się udaje, ale staram się po prostu, więc szanujcie tego. Dobrze, kochani, czas się już z Wami żegnać. Ja jak zwykle dziękuję za oglądanie. Ściskam. Całuję i my się zobaczymy w następnym filmiku. Pa, pa!